Cześć, tu Andrzej Leszczyński, witajcie w kolejnym odcinku GanTV.pl. W zeszłym tygodniu gościliśmy w Dzień Dobry TVN. Dziękujemy za tę wizytę z tematem o broni. Dlaczego Polacy są tak zainteresowani strzelectwem? Dzisiaj opowiemy o czymś, o czym prawdopodobnie 99% ludzi w Polsce nigdy nie słyszało. O strzelectwie dynamicznym. A cóż to takiego? Ano takie trójbojowe zawody jak dzisiaj, czyli trigan. Używamy tutaj strzelb, pistoletów i karabinów. To wielkie emocje, wielkie wymagania, jeśli chodzi o budowę i przejście instruktorów i fantastyczna zabawa. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda przejście przez dynamiczny tor strzelecki w wykonaniu naszego kolegi Przemka. Witam na torze numer 2, na którym macie do oddania łącznie minimalną ilość strzałów 40. Wcześniej na tak zwanym briefingu sędzia toru zapoznaje zawodników z rodzajem oraz ilością celów do ostrzelania, a także, które z nich mają być ostrzelane konkretnym rodzajem broni. Zaczynamy od pistoletu. Uwaga! Na początek po 2 strzały do papieru. Tarcza po prawej z żółtym X-em to tak zwany no-shoot. Do niego strzelać nie wolno. Chodzi o ćwiczenie celności w ruchu, a przypadkowy strzał do no-shoota skutkuje dodatkowym czasem karnym doliczonym do czasu przebiegu. Dodatkowe utrudnienie, które widzicie, to tarcza na tak zwanym kiwaku. Ponadto na lidze sportera do magazynków ładujemy po 10 sztuk amunicji, by wymusić w trakcie przebiegu ich wymianę. Typ broni, z którego skończyliśmy strzelać, możemy odłożyć tylko do tak zwanego urządzenia do odkładania. W tym przypadku pistolet musi być skierowany lufą w kierunku kulochwytu oraz zabezpieczony, jeśli bezpiecznik posiada. Nie wolno Wam wyjść przed broń, która jest załadowana i niezabezpieczona. Teraz czas na strzelbę. Przemek strzela śrutem do okrągłych metalowych blach. Tutaj ładujemy po 5 sztuk amunicji. Dla bezpieczeństwa nie może opuścić stanowiska, na którym się znajduje. Metal to tak zwany cel reaktywny. Pociski odbijają się od niego i rykoszetują. Minimalna bezpieczna odległość do celu wynosi 7 metrów. Okulary na nosie zawodnika oczywiście obowiązkowe. Trzecia broń na tym torze to karabin. Z niego ostrzeliwane są cele papierowe. Z okna środkowego tarcze znajdujące się wzdłuż toru po bokach. Z okien skrajnych metalowa podłużna blacha na zawiasie, tak zwany popper, który uruchamia tarczę z kiwakiem w odległości 50 metrów. Rozładuj. Pusto, lufa w górę. Czas 64-57. Po skończonym przebiegu broń jest rozładowywana, a tarcze zawodnika oraz skuteczność ostrzelania celów metalowych oceniane przez sędziego. No i chyba najważniejsza postać dzisiejszych zawodów, Robert Bryzgała, szef całej tej imprezy. Witam cię serdecznie. Cześć. Liga Sportera. Jak to się stało? Kiedy to się zaczęło? Tradycje Ligi Sportera sięgają 2000 roku. Początkowe kluby strzeleckie w Warszawie zaczęły organizować coś na wzór zawodów taktycznych, połączonych z zawodami sportowymi. Na początku z dostępnej broni, niekiedy ta broń była rzucana kilku osobom na jednych zawodach, z karabinu samopowtarzalnego lub repetiera. Później w miarę rozwoju rynku strzeleckiego w Polsce zaczęło to ewoluować w
momencie, w kierunku, kiedy wszyscy zaczęli posiadać i karabin, strzelbę, i pistolet, i zaczęło te trzy bronie na każdym torze być używane przez jednego zawodnika. A jak by opisać takie zawody? To jest właściwie sport, taktyka? Jak to wygląda? Połączenie jednego i drugiego, tak? Staramy się, żeby była rywalizacja sportowa, ale połączona ten duch wojskowy, ten duch taktyczności też jest na niektórych torach pokazywany. Trzy najważniejsze elementy każdych strzeleckich zawodów sportowych to przede wszystkim bezpieczeństwo, po drugie bezpieczeństwo, no i po trzecie także bezpieczeństwo. Broń zawsze między torami musi być rozładowana, przenoszona w kaburach albo w odpowiednich do tego przeznaczonych futerałach. Dodatkowo czasami trzeba broń sprawdzić, coś się zacina, musimy zajrzeć do wewnętrznych mechanizmów, od tego jest safety area, czyli strefa bezpieczeństwa. Tylko tutaj, poza torem, możemy broń wyjąć z kabury, złożyć się, oddać suchy strzał. Dodatkowym elementem bezpieczeństwa jest flaga bezpieczeństwa. To taki kawałek plastiku, który po każdym ukończonym torze, kiedy sędzia uzna, że w broni nie ma już amunicji, wkładamy go do komory nabojowej. I dzięki temu już z daleka wiemy, że broń jest sprawdzona, bezpieczna i bez amunicji w środku. Element bezpieczeństwa i obsługi broni jest elementem najważniejszym. Po prostu wszyscy mamy świadomość, nawet jeżeli nie wszyscy, to zdecydowana większość, że dopóki bawimy się bezpiecznie, to się wszyscy bawimy, trenujemy, podnosimy swoje kwalifikacje. W momencie, kiedy naruszymy tą zasadę bezpieczeństwa, naruszymy tak zwaną cienką czerwoną linię i coś by się wydarzyło, to mamy świadomość, że i organizatorzy, i osoby bawiące się w to mają zamkniętą furtkę dalej. A jak surowa jest kara dla zawodnika, który coś zrobi źle, tak zwane DQ, na czym to polega? Dyskwalifikacja, czyli tak zwane DQ, jest to zatrzymanie zawodnika na zawodach i w tym momencie już nie może strzelać w danym dniu. Jest to kara bardzo uciążliwa, ponieważ zdarza się, że ta dyskwalifikacja następuje na pierwszym torze. Opłacił wpisowe, opłacił hotel, opłacił amunicję, zgromadził sprzęt, nastawił się na spędzenie ciekawego dnia i jest to takie wiadro zimnej wody, że popełniłeś błąd poważny, który zabezpieczał, był, że tak powiem, zagrożeniem dla innych, dla siebie lub po prostu mógł stworzyć takie zagrożenie w następnym twoim kroku, musisz ten dzień odpokutować. Nie możesz strzelać, wydana amunicja, droga przebyta, stracony dzień, ty nie możesz strzelać. Naprawdę bardzo często zdarza się tak, że osoba, która dostaje DQ, następnej dyskwalifikacji dostaje przez rok, półtora. Jacek Gruszczyński, sędzia zawodów na torze numer 5. Jak tak? Było dzisiaj? Bardzo fajnie, nie padało. Wczoraj było trochę gorzej na meczu. Moczyło, parowały kolimatory, nie było wesoło, ale zabawa świetna była. A jak zawodnicy na twoim torze? Nie był chyba zbyt skomplikowany. To wygląda tak bardzo sympatycznie, prosto, ale mamy dwa zdradzieckie wahadła, które wielu zawodników pokonały. Jego też. Między innymi. A powiedz, jak oceniasz poziom dzisiaj zawodników, jak sobie radzili? Zawodnicy sobie radzili bardzo fajnie. To są zawody trudne. To są zawody dla ludzi, którzy już się w to bawią od jakiegoś czasu. Nie jest łatwo, było trochę nowych zawodników, ale dawali radę. I tak oto kończymy naszą relację z dzisiejszych zawodów na torze numer 5. Tak właśnie wygląda strzelectwo dynamiczne w Polsce. Takiego fanu możecie się spodziewać na tego typu zawodach trójbroniowych. Zapraszamy Was na nasz kanał na Facebooku GunTV.pl, zapraszamy na kanał YouTube'owy, gdzie już za tydzień pojawi się kolejny film. Dzięki za dzisiaj, Andrzej Leszczyński, GunTV.pl. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Pozdrawiam.